I'm ready. Jak wyglądała moja droga do marzeń? Początkowo tak jak u wszystkich. Pasjonowały mnie samochody, motocykle. Victory is mine. Od dziecka wiedziałem, że chcę jeździć, ścigać się. Kiedy byłem starszy, oczywiście wybierałem kierunki związane z motoryzacją, mechanikę i budowę maszyn. Kupiłem pierwszy samochód, zacząłem go przygotowywać do startu. Byłem młodym człowiekiem, który ma całe życie przed sobą. Miałem 20 lat. Wypadek wstrząsnął całym moim światem. Dowiedziałem, że straciłem ręce i że już nigdy nie wsiądę za kierownicę. I pamiętam, że widziałem taką pustkę. Nie mogłem sobie przygotować śniadania rano, nie mogłem sobie pościelić łóżka, nawet otworzyć drzwi. Nie wiedziałem, od czego zacząć, żeby postawić to swoje życie z powrotem na nogi. Pewnego dnia zobaczyłem kierowcę bez rąk, który prowadzi na filmie. Lewą nogę trzymał na kierownicy. Ta cała euforia do mnie wróciła. No i tak było. Kupiliśmy samochód z automatyczną skrzynią biegów. Wsiadłem, spróbowałem skręcić nogą kierownicą. Dodałem gazu i zobaczyłem, że panuję w jakiś sposób nad tym samochodem. Długo nie wytrzymałem, bo jednak troszkę mi noga zaczęła cierpnąć i czułem, że wszystkie mięśnie i ścięgna są naciągnięte. Ale każdego dnia kolejnego wracałem do tego samochodu i stawałem się coraz lepszym kierowcą. Zwróciłem się do automobilu klubu, że chcę zrobić licencję jako kierowca bez rąk. Z ich strony było takie niedowierzanie. No i spotkaliśmy się na torze w Słomczynie. Pokazałem, jak jeżdżę, jak panuję nad samochodem. No i to był niesamowity moment, aczkolwiek okazało się, że jest kolejne wyzwanie do pokonania. Musiałem jakby sam odpiąć się z pasu i opuścić szybko samochód. Opracowałem taki system. Na egzaminie wysiadłem w troszkę ponad 4 sekundy, więc no, nawet byłem szybszy niż niektórzy sprawni kierowcy, którzy ze mną zdawali egzamin. Ta droga do motosportu stanęła przede mną otworem. They crown me king when I'm around. Bad damn. Budowałem samochód. Zaprzyjaźniony team zaoferował pomoc przy budowie auta. Stanąłem na starcie Mistrzostw Europy Rallycross. Pierwszy start na Węgrzech, na torze Maria Pocz, więc zaczęliśmy z wysokiej półki. Później też spróbowałem swoich sił na wyścigowym Pucharze Polski w Poznaniu. Jedną z rund wygrałem. Dla mnie niesamowity moment. Wtedy też Krzysztof zaoferował stworzenie teamu driftingowego wraz z jego firmą, z Intercars. Współpraca z Intercars dała mi możliwość pojawienia się na eventach przed naprawdę dużą publicznością. Poznawałem pracowników firmy, klientów, wszyscy wspierali mnie. Poczułem się jak w prawdziwej rodzinie. Wiedziałem, że wspólnie będziemy mogli się rozwijać i że będę mógł na nich liczyć. You can never stop me. Nah. You can never copy. Pamiętam moje pierwsze zwycięstwo i to od razu na międzynarodowej imprezie na torze Lausitzring, gdzie zdobyłem pierwsze miejsce. W 2019 roku zdobyłem tytuł wicemistrza Polski. To było kolejne spełnienie jakiegoś tam celu, że stałem się liczącym się zawodnikiem. Po latach startów w Nissanie Skyline przyszedł czas na zbudowanie już prawdziwej broni służącej do wygrywania. Wybraliśmy BMW 92 z potężnym silnikiem V8, doładowanym dwoma turbosprężarkami. BMW generuje aż 1000 koni, a jego ksywa, którą wybraliśmy, czyli Furia, no to też mówi samo za siebie. Pierwszy raz spotkałem Bartka na Śniardwach. Organizowaliśmy taki event, Śniardwy były zamarznięte. Ja się pytam, Bartek, a ktoś jest jeszcze z tobą? Ktoś przyjechał? No nie, no ja sam. A Bartek, i ty przyciągnęłeś to auto na lawecie? No tak. To Bartek, to ja ci pomogę to auto ściągnąć z lawety. A po co? Ja sobie ściągnę. Bartek zrobił parę kółek i Śniardwy były jego. A myśmy obserwowali i tak, no w zasadzie komentarze były tylko jedne, no. Pasja, upór, świetna koordynacja.
To, co na początku wyglądało na zupełne szaleństwo, pomyślałem sobie, a może to się uda. Starając się driftować, na początku w ogóle nie miałem hamulca ręcznego. Były rzeczy, które trzeba było rozwiązać. Potrzebni byli ludzie, którzy no, trochę znali się na budowie samochodów sportowych, którzy mogli mnie wesprzeć. Firma Intercar zawsze działała w oparciu o partnerstwo, relacje i zaufanie. I tutaj też udało się dokonać czegoś niemożliwego chyba, bo prawdą jest to, że Bartek jest mistrzem świata. Rzeczywiście moja rozpoznawalność w świecie teraz się zmieniła poprzez takie programy jak Grand Tour, jak nagrania z Nico Hülkenbergiem, jak Gymkhana Grid, ale z kolei wiem, że też jest element misji taki, że jednak ludzie też podejmują jakieś działania w oparciu o to, co widzą, co ja robię. Też chcą zmienić swoje życie, chcą się przełamać. Wiara w to, że to jest możliwe, napędzała ten projekt. Ja się bardzo cieszę, że ja jestem po prostu malutkim kółeczkiem zębatym w tym teamie, w którym jest tak wiele osób i tak wiele pasji. Moja droga do marzeń to upór i determinacja, ale dzisiaj wiem, że nie byłbym tutaj, gdzie jestem, gdyby nie moi partnerzy, którzy wspierali mnie, kiedy potrzebowałem pomocy. Niepełnosprawność znika, kiedy zamykam drzwi i uruchamiam silnik. Victory is mine.